Trzech Obrunów. I że zaczynamy rajda. To jest moja droga do roboty. Granica Brunowa i Międzyrzecza Dolna. Zapowiada się dobra pogoda jak na razie. Ostatnio nie mówię się do pogody. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie reszta. Ale ja przegadałem nadzieję na pomocy. Dalej jadę trasą taką, jaką jeżdżę do roboty. Tu mam taki zjazd do roboty. Jestem obok swojego zakładu pracy. Po lewej stronie się on znajduje. Zobaczymy, czy ktoś tu pracuje dzisiaj, chociaż jest niedziela, to raczej na pewno nie, bo my w niedzielę mamy wolne. Przejeżdżą przez most na rzece Białej, tym samym opuszczą Śląsk. Jeżdżą do Komorowic Krakowskich w dzielnicy Bielska Białej. Jada ta jak druga z Cieszyńskiem. Do aut, bo pewnie ta w kościele, jak łotków nawet nie mają. Druga z Pieprzyńskiem, robią na Pieprzyńsko, ale trzeba zachować czujność. To wyjeżdżą już z Bielska Białej, wjeżdżą do Janowic. Jak się dostać na szlak w kierunku Wilanowic. No to są rajony bliskie panu Wojtkowi z Pisarzowic. On tu na pewno lepiej te tereny znajdują. A przy okazji oczywiście pozdrawiam. A ja jest w tej chwili już od dłuższego czasu, już od Międzyrzecza Górnego, od swojej roboty na szlaku wokół Bielska Białej 001. Też fajny szlak. Jorze też kiedyś przejechał. Muszę to powtórzyć. Te chmury zaczynają zbierać. A ja niestety musiałem się pozbyć mojej żółtej jakli przeciwdeszczowej. Niestety szlag ją trafił. Mam na oku taką kurtkę przeciwdeszczową z Tribana. Siostra ją kupiła już. Także mierzyłem to już, no i muszę sobie też tak coś kupić. Albo coś podobnego. Jest piękna jeszcze. Ludzie spacerują. Zbierają kasztany. To będzie. I jak ja tu zajadę. Widać fajny teren leśny. Jest jakaś dróżka. Oby się nie skończyła. Ja lubię jeździć po lasach. Bardzo lubię po lasach jeździć. Chodzić po lasach, jeździć po lasach. Naprawdę, fajna sprawa. Aha. Słuchajcie, na mapie mi się już wyświetlo,
Zbliżamy się na teren budowy S1 Bielsko-Biała Mysłowice. Tak. Już tam mają ruszać z tą budową ekspresówki S1 z Bielska na Mysłowice. Coś tu jest poznaczone. Czyżby? Nie, na mapie jeszcze nie. Ale zobaczymy. Może już będą wycinać ten las. Dobrze, że tego rowera nie było. Kurde, taki fajny teren, a oni tu to zniszczą. No, gdzie na obrzech jest na terenie budowy już. Kurde, to wszystko pójdzie pod topór. Ja, tu jest teren budowy. Tu będzie ekspresówka w tym miejscu. Wszystko to dziady zniszczy. Szkoda, wielko szkoda, no ale... Aha, tu jest taki choby wąwóz. No, to są zdjęcia historyczne, za porę roku swojego terenu nie wyjdzie. Już coś je poznaczone. Co do wycięcia. Te drzewa są już, to wszystko je poznaczone już. Czyli tu będzie ekspresówka. A jak szeroko to będzie? Mają problem, jest kipopka, a nie będę przejeżdżał na drugą stronę, ale a to jakoś to tu zrobią, no ale to jest miejsce, kiedy będzie ekspresówka. To jak to będą rzazać, to niech to dają ludziom na opał, skoro z węglem jest taki problem, to prawie tu będzie dużo drzewa na opał. Wszystko poznaczone już do ścięcia. No to jestem na terenie ekspresówki planowanej. Barwko. A ekspresówka troszkę to jakby tu skręcała. Jakieś ludzkie stopy tutaj są. Stopy, co ja gadam? Chociaż tu ja, tu stopy już ja, ale na Śląsku to są szkłapy. Kurczę. To no szkoda, że taki fajny teren przestanie istnieć. Zawsze jestem za tym, żeby w naturę jak najmniej ingerować. No ale czasami się nie da. Drogi trzeba budować, kolej trzeba też budować. Wszystko trzeba budować. Chałupy też trzeba budować. To jest miejsce, kiedy ekspresówka będzie szła tak. Ona będzie tu z prawa do lewa szła. Prawdopodobnie te chałupy zostaną wyburzone. Ginał jest miejsce, kiedy to będzie szło. A więc te chałupy to tu pójdzie wszystko w pierunie. Ginał brzeg jest dokładnie centralnie w miejscu, kiedy ta ekspresówka będzie. Widać to na mapie. Widać chyba. Pewnie chałupy już wykupione. Działki też. Już zapoźwiejcie się, tam są same nowe chałupy.
to jest polityka, nie? Najpierw wybudować chałupę, a potem wszystko włączyć. Jest już poznaczone na drodze, widzicie? O. A i ludzie kresówka szła. Opuszczmy szlak dookoła Bielska Białej. Jedziemy tu. Tu widać osiedle Polski Biedy. Także skończy się ta cisza tutaj zimy. Nie zazdroszczę. Ale drogi trzeba robić. Trudno. Chociaż tak przyznaję, że niedaleko mnie też miała powstać gruba. Jeszcze w latach 80. były duże plany, ale nie powstała i pewnie też byś nie mieszkał tam fajnie. Ten teren zniknie, jak widzicie, nie wiem dokładnie tu. Jest już ta ekspresówka tu naniesiona na mapie, więc to wszystko tu, wszystko pójdzie tak. Wszystkie te strumy, wszystko zwalą. Grzybiorze zbierają już ostatnie grzyby. Ostatnie grzybobrania tutaj w tych lasach. I zaczynamy budowę. No to tutaj nie wyjdzie, to są w miejscu fajne widoki tutaj są. Tam jakby się dali przyjrzeć, to widać aż tychy. I zaś widać z prawej strony Beskid Mały. No, fajny teren. Ja. Prosto, że tam się jechało na wadownicę. Jak już rajza tam kiedyś była, to też było w październiku. Także, a może i się przejadę na wodowicę. Także tam są kępy jak Perun przy wodowicach, ale nie ma to daleko. Jakieś 40 km od mojej chałupy. Kaj będzie szła ekspresówka. Tu ten ładny teren zniszczą. To krzyż trzeba będzie przenieść. Ulica Pielgrzymów, no to trzeba będzie przenieść ten krzyż. Tu tej chałupy to wszystko grzewo. Widzicie? Tam w tej chałupie tam. Wszystko zniszczy. Zmiany kościół, 500 lat starej wsi. Ale jest zabryty niestety. Więc jademy dalej. Tutaj przebudowa drogi jakoś jest. Widzę, że krawężniki się robią. Wszystko. Objazd do Dankowic. Trochę źle. Bo tam jedzie. Ale my jedziemy na budowę. Strona Czechowic Dziedzic. Słuchajcie, wywiązała się taka dyskusja, że tu jest województwo śląskie, że Dankowice, że Kaniów, Westwina, chociażby Pisarzowice, że to jest Śląsk, że skoro województwo śląskie, to musi to być Śląsk. Większej bzdury nie mogli wymyślić. To nigdy nie był, nie jest i nie będzie Śląsk. To tak samo jakby powiedzieć, że Żywiec jest na Śląsku, że
od zgrozo Sosnowiec jest na Śląsku. To jest wszystko zachodnia Małopolska. Mimo tego, że jest to województwo śląskie, to nie jest Śląsk. Zapamiętać to raz na zawsze. No i będzie ta budowa. Jeszcze nie kawałek dali. Pewnie tam jakiś chałupis. Będzie budowa. Przez jeden zestawów będzie można przechodzić. Z tego co widzę. Tak. Tu jest, tu się będzie zaczynać budowa. Jest znacznik. Jest wyznaczone, więc tu będzie budowa S1. To tu przez te stawy pójdzie. Okej. Moment. Czyli te chałupy prawdopodobnie obstaną. Jeszcze tam jest całkiem nowo chałupa wybudowana. Znajduje się na terenie węzła drogowego Stara Wieś. Tutaj będzie węzeł drogowy, będzie zjazd z ekspresówki albo i wjazd. Więc to wszystko, to tu pójdzie wszystko do widzenia won. A szkoda, ładny teren. No, pola już nie są zasiote. Gazociąg idzie, o kurde. Tak więc tu to miejsce się zmieni nie do poznania. Wszystko pójdzie do widzenia. Taki ładny widoczek. I oni to chcą wszystko zniszczyć. Tu będzie węzeł. Tam widać kościół. To są Dankowice chyba. Jak widzicie, albo i nie widzicie, jest węzeł już zaznaczony. Tutaj ostoję, to będzie druga zjazd z ekspresówki w tym miejscu. Tu jest gazociąg, także będą musieli coś tutaj zrobić. To biedne, samotne drzewo pójdzie pod topór. Jeruń. Zetną go. A może i nie zetną. Może i między drogami się zmieści. Oby nie. Oby nie chcieli. Drzewa są potrzebne. Jeśli je ścinać, to jak najmniej. Pytanie tylko, co to jest za drzewo. To jest chyba lipa. Toyota razem. Tak więc zatrzymujemy się tu na chwilę. Nie ma tu żadnych kolików pobitych. Będziemy jak tu na tej pole. Druga będzie szła tak. Tak jak teraz patrzymy, tak będzie szła druga. No to właśnie ten węzeł będzie z tą drugą tutaj. One już nawet zaznaczone na drodze. Ona będzie chyba w tym samym miejscu, jest zaznaczone na drodze. Widzicie, krzyżyk jest. Tutaj to będzie. Więc w tym miejscu pewnie wiadukt będzie na pewno. Wszystkie te strumy, to wszystko, cała ta alejka tutaj idzie wszystko do wycięcia. Inwestycja na całego wydziału.
lubi ten wiaduk. To jest droga z Bestwiny, jak ktoś nie wie. I tutaj też, z drugiej strony tej drogi też, to wszystko tu. Tu to wszystko pójdzie pod węzeł, ten teren. O, już mamy znaki, wyjazd z budowy. O, no na pewno jakiś zaplecze tutaj będzie. No to tej chodki, ta chodka pewnie pójdzie do wizyny. Gardinów nie ma. Ja, no, będzie budowa, czyli tego domu nie będzie. Ja, o, tu już jest budowa. Już się coś się dzieje. Byli ci budowlańcy. Już się zaczyna jazda. To jest granica starej wsi Jankowic. Więc ten budynek prawdopodobnie zostanie. Jeszcze do ulicy robią zdjęcia, tak? A jednak nie da. Tu się to wszystko zacznie. Tu się to wszystko zacznie, cała ta budowa. Są koliki pobite. Jankowice, stara wieś, a więc te budynki znikną. Tego nie będzie. Widać na drodze już zaznaczone. To jest teren, te budynki znikną. Jedyny właśnie kraj będzie przebiegać ekspresówka. S1, Bielsko-Biała Mysłowice. Zaznaczone, kaj to będzie. Ona będzie szła tu teraz, tak jak wyjadę. Są koliki już pobite. Tu będzie S1. W tym miejscu, to jest na granicy starej wsi Jankowic. Widać kościół w Jankowicach i tu już się coś zaczyna, to te chałupy pewnie wszystko, te 4 chałupy. Widać, że już jest oznaczone, kaj to będzie przebiegać. Będzie duży węzeł, stara wieś się będzie nazywał. Droga właśnie tutaj z Bestwiny. Będzie bardzo duży węzeł, już się tutaj coś zaczęło. Jakieś materiały, pruszywa, wszystko przywieźli. Spychacze już dwa stoją.
muszą wybudować nową. Nie do Króliczka. Tu będzie, tu to wszystko będzie szło, to tam Hanej będzie prosto. Tam widać kościół w Dankowicach już. Aleja Młyńska w Dankowicach, tuż przy boisku Pasjonata. Dankowice, tu w tym miejscu będzie ekspresówka. Dokładnie, jest to w tym miejscu, kiedy ta ekspresówka będzie, a tam już są obiekty Pasjonata. Czyli za Płotem zarobi do mnie ta ekspresówka. No widzicie, tu już jest znacznik. Więc te obiekty pójdą tutaj do widzenia. Tu w tym miejscu te chałupy wszystkie, co tutaj mamy po lewej i prawej stronie, to będzie chyba zlikwidowane, bo tu będzie ekspresówka. To jest miejsce, pewnie dojdzie do niejednego wyburzenia. Wybaczcie. Nie chcę być na miejscu tutaj. Trzeba będzie z chałupy wyprowadzać. Kurde. Witam Was z terenu województwa małopolskiego, to już są Jawiszowice tutaj. Właściwie to ta droga jest granicą województw, czyli po prawej mamy województwo śląskie, pole jest śląskim, dom jest małopolskim, z tego co widzę. Także tu jest granica województw. Granica w województwie małopolskim. Na wyślanej trasie rowerowej i trasie Velometropolis i za chwilę, no ja już widzę miejsce, kaj będzie ekspresówka. Tutaj ten staw, wy go jeszcze nie widzicie, on zostanie częściowo chyba zasypany, chociaż trudno powiedzieć, co to tu w ogóle będzie, bo tam po prawej stronie są tory. Więc na pewno jakiś wiadukt powstanie. Może jakąś estakadę zrobią, bo trudno powiedzieć, jak to tu będzie. W każdym razie oznakowania WTR tutaj na tym terenie nie widzę. A już my są na terenie budowy. Nie ma naszkrypane na drodze. To jest ciekawa sprawa. Ale tutaj już się coś dzieje. Tu się już coś dzieje. Ojojoj. Ojojoj, masakra, masakra. No ale tak to będzie niestety. Masakra. Tu już coś się dzieje. W małopolskim województwie. Jakaś droga technologiczna już tu powstała. Obejrzymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Aha. Już widzę, co tu jest grane. Tutaj coś jest utopione już w tym stawie. Wytyczone chyba. Jako to tu będzie szło? A obejdźcie pozdro. Tu już się coś dzieje. Tam w oddali widać gruba w Brzeszczach. No niezło masakra będzie. No ale tu będzie wiadukt, nie? A tu przez staw. Coś już tu jest wyznaczone, jakieś worki, jakieś ziemia utopiona. Więc pewnie część tego stawu jednak zasypiona, bo co, nie wiem. Tam już jest, z drugiej strony już jest sztreka, także tam będzie na pewno wiadukt. Na pewno, bo tu jest sztreka, także to na to wskazuje, że będzie wiadukt. To będzie po prawej stronie, tym nie wiadomo co z tym stawem będzie, czy on będzie funkcjonował, czy
będzie po prostu zasypany częściowo, oczywiście, bo na pewno nie cały. Obrym hodowlany. Taka spółdzielnia, no ale no, tam do boszczu, jak to będzie wyglądało. Przez sztab będzie szło. To mamy wtreka. No już je przebudowano w tej miejscu. I teraz to fajnie widzicie, jak to będzie szło. Taki choby taki wał zrobiony, ale chyba na nic się to nie zda. Tutaj wodę pewnie wyleją tego kunszczka, a tu dali będzie woda, no bo przecież jakby to mogło być, że kurczę, taki bytny staw wypuścić na jakieś 2 lata, czy ile to bym budować. Nie wiadomo, jest na budowę. Wiele drzewa do polenia. Od Trzebini nie było kości. Tutaj ta druga będzie. Ja się kręcę. Policz pobite. No i znak WTR-a pewnie ślad trafi. Kurde. Który? Widzicie, tu już jakieś hołdy powstały. Przy budowie węzła w Brzeszczach. Musieli usypywać. To będzie zjazd. Tu był jakiś ogród. Chałupa pewnie już była. Chałupa się zbyła. Wody nowe wchodzi, krok. No bo tu są połby kopalniane. Dobra, na razie tu nie jada. Trzeba to tam dokładnie obejrzeć. Była Brzeszcze od strony Pszczyny. Budowa idzie. Te chałupy dwie pewnie do wysiedlenia. Zobaczcie. Co tu jest? Przepięknie.
przebiegać ta ekspresówka przez ten taki zielony prawdopodobnie. Więc te chałupy myślę, że ostaną. O tak, 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 ostaną. Tu mamy znacznik. Widzicie? Więc to tu będzie. Ten chałupy prawdopodobnie zostaną. Mamy teren kolejny tego węzła, będzie szło tutaj prawo. Myślę, że tu będę zasypywać. I tutaj przed nami będzie wiatr. Ooo, tu już jakieś ludzie. Jak ja pamiętam, jak ja tu ostatni raz był, to ta chałupa była we wodzie, a raczej to, co z tej chałupy zostało. Ja pierdziela, to tu jednak zasuli. Zasuli to czymś, jakimś gruzem. Nie będę oczywiście los do tej chałupy, ale to fest siadło. Niemiłosiernie siadło. I tutaj budują drogę. Na takim terenie. I to wszystko osiadło. Jezus, nie drwinc. No, teoretycznie dałoby się dojść do tego budynku, ale niewątpliwie nie będę tam dochodził, bo tam widać, że zalotę zasuli to. Nie? Też to osiadło wszystko. To już wola. Czyli drzewa są poznaczone na wycięcie. To pompownia też idzie. Więc tu będzie krasówka. Ale tu już nie są przeznaczone do wycięcia, więc pewnie odstają. I teraz pytanie za 100 punktów, co ze słupkiem? Pruskim. Widać, jest tutaj naszym teren. O mój Boże. Jest zaznaczony teren, że to jest budowa. Tu się jechało do słupka, a więc tutaj już walczą, już wycinają. W tym miejscu będzie ta droga. To jest pytanie, które mnie bardzo mocno nurtuje tutaj. Czy słupek znajdzie się w strefie budowy? Wygląda na to, że to będzie bardzo blisko. Ale tam też są drzewa wycięte. Wszystko znam. A, to jest wszystko poznaczone, więc to wszystko wycinają. Tu jest dokładnie miejsce, jak będzie szła droga. Pytanie tylko, jak daleko. Będzie, bo ona wyszła tak jak je jada. Dokładnie nie pamiętam, kaj ten słupek był. Ale muszę go odnaleźć. Muszę się dowiedzieć, czy to faktycznie będzie tutaj. Czy nie. Thank you.
pobite kuliki. Gdzie jest kolik? Tak jakby to tu dotąd było? Jeżeli tak, to są tak jak stoi. No to wycinamy. Więc raczej moim zdaniem daleko. Tak, ktoś tu był w tym miejscu. Chyba, że już dobrze ciemny. Jak to było widać z drugiej strony, pamiętam? Jest. Jest. Słupek. Pruski. On tutaj jest, tak. Tak więc wydaje mi się, że jego budowa nie dosięgnie. Widzicie? Jest. Pruski słup graniczny. Granicy pruska-austriacki. Jest. Naprzeciwko niego z drugiej strony jest austriacki, ale tam by trzeba było przeskoczyć przez Wisłę, a to nie jest możliwe. Więc moim zdaniem ekspresówka go nie dosięgnie, ale będzie blisko. To gorsza. Nie będzie możliwości chyba dojścia do niego. W słupku kończymy tutaj ta eksploracja tej budowy drogi. Swoją drogą to właśnie przejeżdżamy też przez teren, co ona będzie, ale jak widzicie robi się cima, więc nie będziemy forsować dali. No i no to po prostu sens. Wcisniemy już to na chałupę. No i tu będzie droga w tym miejscu. Słupka moim zdaniem nie obejmie. On jest blisko Wisły, także raczej nie powinna go to robić. Ta słupka skręca się w lewo, jak tutaj nie wiem. Tu jest właśnie przez teren tej budowy, on może być niedostępny, ten słupek po prostu. Ale tu. Piwoł, Ślązok, Piotr Kupicha, jest już cima, nic już nie ma. Itd. itp. Nie wiem czy mnie słychać, bo wieje, a ja je w Rudołtowicach. Do chałupy. Ale powiem wam szczerze, że mi jest nawet ciepło. A mamy no polar i koszula termoaktywna z próbeka. A polar z brugi. Także filmowo rzech jest oblepszony. Jeszcze triban przyjdzie pewnie. Ludzie, ropa, robisz się wartościowy. Generalnie rzecz biorąc, tu by szło nawet przejechać do Czechowic z Dziewic, ale jo, sam rower umył. Koło, pamiętajcie. I nie chcę się tam zsiaprać, a poza tym tam będzie bajoro, na pewno.
No to przejeżdżam już prawie przez most między Goczałkowicami a Czechowicami, którzy niektórzy błędnie określają, że to jest jakiś most cudów. Gówno prawda, za przeproszeniem, to nie jest żaden most cudów. Most cudów znajduje się, jak się jedzie do Sosnowca, z Mysłowic albo z Katowic, tam jest most cudów. Tutaj wjeżdża się na kole i zjeżdża się na kole, choć to dawno granica prusko-austriacko, to jednak nie jest to granica śląska. To jest tylko i wyłącznie granica powiatu. Śląsk ma medali. Obydwie strony. Ale ktoś powie, no ale Warzę Górnośląski się godo, że się jedzie na kole. Ale po cieszyńsku też się godo na kole. Zresztą no ja sam mieszkam na Śląsku Cieszyńskim i też go dobrze jeżdża na kole. Chociaż na rowerze no, to jest bardziej takie przyjęte już. Bardziej to słowo, że na kole już zostaje wyparte, tak jakbyś powiedział. Ale richtig po Cieszyńsku, na Śląsku Cieszyńskim nie jeżdżymy na rowerze, tylko na kole. Tak samo jak i na reszcie Górnego Śląska. Także gadanie, że to jest most cudów, to jest po prostu wyssane z palca. Tak, jadę już koło torów w Zabrzegu do stacji w Kamresiu. Wieje, 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 cały czas wieje, od brzegu. Prosto w gęba. Jedynej, że chcę rower umył. Że spoko było. Mam nadzieję, że na tej drodze go nie ściepsza. No to jadę już lasem z Czarnolesia do Chałupy. Ktoś powie, czy ja się boję, czy nie? Czego tu się boję? Nie ma nic takiego strasznego, nie ma czego się bać. Nie wierzę w żadne jakieś zjawiska nadprzyrodzone i cały czas uważam, że to jest tylko i wyłącznie wyobraźnia. Czy bych wlazł do lasu tak poza drogą o tej porze? No pewnie, że bych wlazł, tylko że sytuacja jest taka, że mógłbym nogi połamać po prostu, bo są dziury i krzypopy różne. Wiadomo, że nie ma takiej widoczności jak za dnia. No ale ja nie twierdzę, żeby jakieś duchy jakieś były czy coś takiego. To jest moim zdaniem sfera wierzeń. Każdy niech sobie tam wierzy w co chce, ale mnie to nie przekonuje. Poza tym sami wiecie, jak te nagrania, to wszystko jest zazwyczaj bardzo mocno zniekształcone w dobie, kiedy mamy system nagrań 4K. No to nikt nie nagrał jeszcze tego typu duchów, jakichś tam zjaw 4K. To się po prostu nie da, bo takiego czegoś po prostu nie ma. Ludzie to wymyślili. Oczywiście może ktoś pokazać to w 4K, ale niech to pokaże na żywo, a nie wyedytuje na komputerze. Takie cwaniaki też są. Więc moim zdaniem jest to po prostu nieudowodnione, a jak coś nie jest udowodnione, to moim zdaniem nie istnieje. Sfera wierzeń. Religia.
Zresztą w religii katolickiej też się go do Duchu Świętym, więc tak to jest. A jeśli mowa o religii, no to tutaj dzisiaj był różaniec. Tak, mamy październik, miesiąc różańca świętego. Matka Bosko nakazała nam, żeby odnawiać różaniec. Więc tutaj odnawiali dzisiaj różaniec, bo tu jest kapliczka Matki Bożej w Jasnogórskiej. Świeci się znicz, oczywiście LEDowy, nie taki zwykły. I rzekali tutaj dzisiaj. I w zasadzie ją też powinien. Dlatego kończymy ta rajza tutaj w tym oto miejscu. Przy kapliczce Matki Bożej Jasnogórskiej. I godą Wam wszystkim szczęść Boże i trzymcie się i do zaś.